chciałem teraz bardzo wyraźnie i serdecznie pozdrowić wszystkie ekipy remontowe, które tak nas mówisz dziwnie? Właśnie słuchają. A. Bo do ekip remontowych trzeba mówić bardzo wyraźnie. Bo sprzęt, na którym właśnie teraz jesteśmy odsłuchiwani, jest przeważnie, pod jakąś folią, albo radyjko jest całe upaćkane w tynku. A to prawda. Właśnie, rozumiesz, my to z takiego radyjka gdzieś właśnie lecimy w takim... Mówimy do ludzi. Do ludzi. I oni tam szpachlują. Do fachowców, tak, których jest w Polsce jak niewielu na lekarstwo. Tak, to niewielu prawda. Ja niedawno wykańczałem swoje lokum i to zawsze wygląda tak samo. To jest taka historia, którą... To trochę jak komedia romantyczna. Wiemy, jak przebiega, prawda? Wchodzi fachowiec, rozgląda się. Dzień dobry, jeszcze, żeby nam pokazać, że on tu może być, ale nie musi. Odbiera telefon w przedpokoju. Takim nonszalanckim tonem. Nie wiem, niech pan mnie łapie w przyszłym tygodniu. Dzień dobry, witam państwa. I już wiesz, że bardzo zajęty. Tak. Ja już, i to od razu ustawia rozmowę. Ja mu pokazuję, co gdzie, co bym chciał tutaj zrobić. I on mówi zawsze, kto panu to robił? Zawsze tak, jest na początku. Tak, kto panu to robił? Tak. No. Mnie bardzo bawi ten tekst. Kto panu to robił? A zobacz, że coraz trudniej o dobrego fachowca. Ja myślę, że nie, no jak mu powiesz, że coś źle robi, to od razu foch. Ale mi by się podobała taka szczerość. Wchodzi do mnie i mówi, o matko, kto panu ten sufit robił? Bo rewelacja. Powiem panu szczerze, ja to robię znacznie gorzej. Pan mi da numer do tego człowieka, bo ja se sam w domu sufit robiłem. Nie mogę patrzeć, do góry nie zaglądam. Chciałabym takiego fachowca. Tak. Marzę o spotkaniu z kimś takim. Fachowiec, który robi u fachowców. A swoją drogą, mamy w telefonach różnego rodzaju playlisty, prawda? Na party, na wieczór, tak, na rano. Do relaksu, do tak, snu. Tak. A nie ma playlisty do remontu. A przecież, no widzisz, rynek tego potrzebuje. Rynek... Utwory byłyby ułożone w takiej kolejności, jak przebiega remont. Pierwsza ta decyzja, euforia, robimy łazienkę czy kuchnię. I wtedy zabiorę cię właśnie tam, gdzie jutra słodki smak, prawda? A potem? Przychodzi ekipa, zabiorę cię właśnie tam. Biorą się do roboty. Nie, wiesz... I pierwsze fuszerki. No. I wtedy Cugowski. Pum, cy, 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 pum, cy, cy. Znowu w życiu mi nie wyszło. Cy, cy, pum, cy, cy, pum. Pierwsze kłótnie z tymi podwykonawcami. Oni się denerwują. Zaczynają w ogóle zbierać swoje rzeczy. Mam jeszcze na playlistę. Kiedy powiem sobie dość? Tak. Mam! To byłby kolejny utwór. Tak. Ale oni w ogóle sobie idą. A gdzie panowie dzieci? Oni późno, późno, późno. Wy coś piliście? A co jeśli ekipa obraziła się i poszła? Co? No wtedy Hanna Banaszak. Oni w przedpokoju. Nie, nie możesz teraz odejść. A oni te wiaderka wynoszą w takie... Z farbami. Cała płonne, płonne, płonne. No dobra, ale happy end. A co na happy end byśmy na taką playlistę włożyli? No właśnie, nie ma happy endu. Czyli to jest playlista bez happy endu. Playlista polskie bez remonty. Nie, nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. I tapeta tak się za twoimi plecami odkleja od ściany. Nic nie może przecież wiecznie. I trzy kropki. Raz, dwa, trzy. To ja ci już bardzo dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Igor Kwiatkowski.